Wsparcie z miasta dla szpitala. Im to czyszczenie jest dokładniejsze, sprawniejsze, tym zagrożenie dla pacjenta jest mniejsze. Vivat Patria Polonia. Za nami koncert w Starym Kinie, a przed nami Śpiewajmy dla Niepodległej. Cieszymy się bardzo, że przybyła tak licznie publiczność, która będzie nas tutaj, mam nadzieję, mile później po koncercie wspominała. Dzień dobry Państwu, jest piątek, 10 listopada, Kamila Krawiecka-Bryle, rozpoczynamy serwis informacyjny. Miasto Jelenia Góra wspiera Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej. Dziś odbyła się ważna konferencja. Na miejscu był Adrian Andruszkiewicz. Od kilku lat Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej otrzymuje od miasta Jelenia Góra sprzęt. W tym roku jest to m.in. wysokospecjalistyczna myjka do endoskopów. Jest to sprzęt, tak jak już wspomniałam, pierwszy w Polsce. Przede wszystkim ma dużą skuteczność, jeżeli chodzi o mycie endoskopów. Jest bardzo wydajny, ponieważ jest skrócony czas mycia przez to, że używane są nowoczesne środki dezynfekcyjne. Cały czas pracujemy na materiale biologicznym. Także im to czyszczenie jest dokładniejsze, sprawniejsze, tym zagrożenie dla pacjenta jest mniejsze. Idealnie wysterylizowany sprzęt minimalizuje praktycznie do zera możliwość jakichkolwiek tam infekcji, zakażeń itd. Oprócz tego skraca się czas czyszczenia tego sprzętu. W związku z powyższym automatycznie możemy wykonać więcej badań. A zapotrzebowanie na badania i zabiegi wykonywane endoskopowo z roku na rok jest coraz większe. Raz, że tak powiem, schorzeń onkologicznych jest coraz więcej, a głównie jest to wykorzystywane również w tego typu schorzeniach. Tamowanie, o czym nie powiedziałem wcześniej, tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego. I to zarówno z żylaków przełyku, jak i z żołądka. W chwili obecnej nawet masywne krwawienia raczej są zaopatrywane endoskopowo. Co, że tak powiem, minimalizuje konieczność wykonywania tradycyjnego zabiegu operacyjnego. I te wszystkie zabiegi tutaj są wykonywane. Kilka lat temu w porozumieniu ze szpitalem miasto podjęło decyzję o nieumarzaniu podatku od nieruchomości Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, a pobieraniu go, następnie zwiększaniu tych środków o co najmniej 10% i zakupie potrzebnego sprzętu. I przez te bodajże 3 lata kupiliśmy sprzętu już dla szpitala wspólnie, bo to mieszkańcy Jeleniej Góry kupują ten sprzęt. Kupiliśmy za kwotę ponad 2 milionów złotych. W tym roku to była kwota około 650 tysięcy, gdzie podatek to było niecałe 570 tysięcy. Także jest to z korzyścią przede wszystkim dla mieszkańców Jeleniej Góry, bo wzbogacamy szpital w sprzęt, który czasami szpital nie ma możliwości zakupu ze względów różnych, a przede wszystkim braku środków. Co w tym roku zostało zakupione? Przede wszystkim na wstępie chciałabym podziękować panu prezydentowi za możliwość wykorzystania tych środków na sprzęt medyczny dla szpitala. W tym roku zakupiliśmy myjkę endoskopową, unit laryngologiczny i fotel dla operatora okulistycznego, a także program do archiwizacji badań endoskopowych. I wszystkie wymienione urządzenia już służą pracownikom i pacjentom szpitala. Za nami koncert w Starym Kinie, a przed nami Śpiewajmy dla Niepodległej. Szczegóły w materiale. Wspaniały duet Alicja i Jacek Nachodko oraz Małgorzata Mitraszewska, Izabela Zieleniewicz i Henryka Amborska otrzymały gromkie brawa od publiczności, która zgromadziła się w Galerii Karkonoskiej, aby wysłuchać ponadczasowych utworów. Osób, artystów, którzy śpiewali piosenki okresu międzywojennego, tango milonga, Usta milczą, dusza śpiewa i wiele innych ciekawych przebojów. Ideą tego programu było właśnie przypomnienie tych pięknych piosenek, które już powoli odchodzą do lamusa. Ale mają swoją duszę, to trzeba przyznać. Tak, i myślę, że mają wielu zwolenników. Zresztą wystarczy spojrzeć, ile gości było na koncercie. Cieszymy się bardzo, że przybyła tak licznie publiczność, która będzie nas tutaj, mam nadzieję, mile później po koncercie wspominała, że przyniesie im to też wiele wrażeń, radości. No i pójdą oczywiście w takim nastroju Starego Kina do domu. Kino to było wszystko. To było największe wydarzenie, jak się szło do kina. Przyjechały żeśmy z Wolkowa, to 40 kilometrów ponad i kocham tą epokę, bo to jest piękny czas.
A dla mnie to jest wspomnienie z dzieciństwa, kiedy babcia miała zawsze w samochodzie kasetę z Tangiem Milonga, którą najbardziej zapamiętałam. I stąd pomysł, żeby tutaj razem przyjechać. Ja prawie się identyfikuję z taką epoką przedwojenną. W dobie tego wszystkiego, co się dzieje, to taka odskocznia od normalności. Bo jak słyszymy tą muzykę, to nam w duszy gra. Są piękne melodie, romantyczne, łatwo wpadające w ucho. Na pierwszy znak. Sex appeal. Ja się boję sama spać. Nie kochać w taką noc, to grze. Także w same piękne piosenki. Tę epokę kochamy za piękny styl, za kobiece stroje, za miłość, za radość i piosenki, które niosą uśmiech wszystkim. I przygotowywałyśmy się oczywiście poprzez liczne próby, które nas do tego oczywiście też zobligowały, żeby wszystko pięknie dzisiaj wybrzmiało tutaj na tym koncercie. Za nami koncert w Starym Kinie, a przed nami Śpiewajmy dla Niepodległej. Kolejne wydarzenie, na które zaprasza Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, jest to koncert, który odbędzie się 11 listopada w sobotę o godzinie 14 w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Od godziny 14 będziemy śpiewać dla Niepodległej, a śpiewać będą też finaliści konkursu Voice of Poland. Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy kochają dobrą muzykę, którzy razem z nami chcą świętować kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. Wszystkie szczegóły dotyczące koncertu znajdą Państwo na stronie internetowej oraz facebookowym i instagramowym profilu KAR. Patria Polonia to kolejne wydarzenie zorganizowane w Jeleniej Górze w ramach zbliżających się obchodów 105. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Z tej okazji w sali głównej Filharmonii Dolnośląskiej uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Muniuszki zagrali wyjątkowy koncert. Społeczność Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze muzyką uczciła zbliżające się święto niepodległości. Czy to jest 100. rocznica, czy 105. rocznica, jest to wielkie wydarzenie, koncert niepodległościowy. Cała nasza młodzież i nauczyciele wystąpią w dzisiejszym koncercie, jak każdego roku. Muzyka, tak ulotna sztuka, oderwana od realiów życia wspólnego z historią, z wydarzeniami historycznymi. Otóż, proszę Państwa, ma w historii wielu krajów i narodów, a już szczególnie w historii naszego kraju, kroczyła po wszystkich krętych drogach tej historii. Stąd właśnie ten pomysł, żeby koncertem uroczystym i piękną muzyką polską uświetniać każdą kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. Oczywiście mamy tak utalentowaną młodzież w Jeleniej Górze, w Państwowej Szkole Muzycznej, więc ja przybiegłam tutaj z radością, żeby posłuchać, jak młodzież, jaki koncert przygotowała na Święto Niepodległej i na pewno będzie pięknie i cieszę się, że jestem tutaj i myślę, że będzie wielu słuchaczy. Państwowa Szkoła Muzyczna zaprezentowała wszystko to, co ma najlepszego. Uzdolnionych młodych uczniów oraz pedagogów, którzy na co dzień nie tylko nauczają, ale i pięknie grają. Dzisiejszy koncert składa się z dwóch części. W obu częściach wystąpią uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia oraz nauczyciele naszej szkoły, jednocześnie niektórzy grający także w Orkiestrze Filharmonii Dolnośląskiej. Poza tym wystąpi chór szkoły drugiego stopnia pod dyrekcją pana Bernarda Stankiewicza i Szkolna Orkiestra Symfoniczna tradycyjnie już pod dyrekcją Radosława Dronia. Ka-
każdy występ przed publicznością, każda możliwość ogrania się jest dla takiego młodego adepta sztuki bardzo cenna i na pewno dająca sporo doświadczenia oraz umiejętności radzenia się w sytuacjach troszeczkę większego stresu. U mnie bardzo pozytywnie. No jest lekki taki stresik. No trema to akurat złe słowo, bo to taka dawka adrenalinki lekka, ale no bardzo pozytywnie. Jesteśmy dobrze przygotowani, więc próby były, ćwiczyliśmy. Więc uważam, że to będzie taki dopiero pierwszy pokaz naszych umiejętności, bo jest to nasz pierwszy koncert w tym roku, ale spodziewamy się w najbliższym czasie jeszcze paru. To prawda, bo już 20 grudnia o godzinie 17 również w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odbędzie się koncert świąteczny Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze. Warto wcześniej zarezerwować sobie miejsce. W najbliższą sobotę najstarsi z Niesobski Basket Academy zagrają z WKK 2 Wrocław o godzinie 14.30 w hali Szkoły Podstawowej nr 8. W ten weekend naprawdę sporo będzie się działo. Mecz rozegrają m.in. podopieczni Fundacji Łukasza Niesobskiego. Już 11 listopada gramy z jedną z najlepszych drużyn w Polsce, z drużyną WKK Wrocław w Jeleniej Górze. Kolejne mecze to turniej, wielki turniej międzynarodowy w ramach rozgrywek Centralnej Europy, w którym zmierzymy się z drużynami z Niemiec, Czech i Słowacji i ten turniej zagramy w Stargardzie 17, 18, 19 listopada. Na treningach dajemy z siebie wszystko, ale na meczach jest podwójna moc. Trenujemy, a na meczach możemy sprawić swoje maksimum. Jak się uda, to oczywiście chcę być jak najlepszy w koszykówce. A da się łączyć naukę z koszykówką? No wydaje mi się, że tak, da się. A Fundację Niesobski Basket Academy wspiera Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. KAR wspiera nas w rozgrywkach europejskich w ramach CEIBL, czyli Centralnej Ligi Europy. Jest to grupa rocznik 2010, jest to 16 chłopców, bardzo utalentowanych, bo jesteśmy jedną z najlepszych drużyn w kraju. W zeszłym roku zajęliśmy 12 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej i tak naprawdę bardzo niewiele brakowało nam do wejścia do najlepszej ósemki. U nas nabór trwa cały rok do wszystkich grup rozgrywkowych. Przychodzą nowi chłopcy, którzy najpierw trafiają do tak zwanej grupy fan, gdzie zaczynają i tam nasi trenerzy robią selekcję i ci bardziej utalentowani już trafiają do tych zespołów ligowych. I chociażby w tym roku mamy 10 nowych zawodników, którzy we wrześniu przyszli do nas pierwszy raz i już reprezentowali naszą fundację w rozgrywkach czy Ligi Dolnośląskiej, czy właśnie rozgrywek CEIBL. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu. Ja życzę Państwu pięknego weekendu. Do zobaczenia.